nagrywane, archiwizowane, można tak powiedzieć. Dołączają do nas kolejne osoby, więc myślę, że 2-3 minutki na meritum damy, ale przez ten czas może przedstawię Państwa wszystkim naszym gościom, którzy są, ale zrobię to trochę inaczej. Zapowiem to skrótem myślowym, który promował to wydarzenie po to, żeby nadać temu trochę dramaturgii, trochę wyreżyserować to spotkanie. I powiem też o pewnej idei, która mi towarzyszyła i inspiracji, która sprawiła, że postanowiłem zorganizować ten panel. Inspiracji było kilka, a na dwie w szczególności chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza to było wydarzenie, które wydarzenie związane z przyznaniem kolejny raz paszportów polityki w zakresie kultury cyfrowej i tego, jak mimo wszystko egalitarne jest to wydarzenie, jak nie przebija się do instytucji kultury w taki sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyli. A drugie wydarzenie, które właściwie w większym stopniu zainspirowało mnie do zorganizowania tego panelu, była książka, którą polecił mi profesor Ptaszek Grzegorz. Grzegorzu, dziękuję Ci jeszcze raz z tego tytułu. To była książka Jordana Shapiro, Nowe cyfrowe dzieciństwo, która właśnie traktowała o tym, w jaki sposób, jakim językiem mówić o grach komputerowych, czy należy się, czy mówić tu językiem obaw, czy wyłącznie językiem nadziei dydaktycznych i tak dalej. I odpowiadając sobie na to pytanie, chciałem, żebyśmy porozmawiali o tym nie do końca z perspektywy wyłącznie akademickiej. Zależało mi na tym, żeby do rozmowy zaprosić zarówno teoretyków, którym sam jestem, badaczy, ściśle empirycznych badaczy, których reprezentuje profesor Grzegorz Ptaszek, badaczy, którzy zajmują się grami komputerowymi w kontekście zjawisk dydaktycznych i odwrotnie, kogo tutaj reprezentuje pani Marta Witkowska, o której za chwileczkę jeszcze więcej, o gościach, których jeszcze więcej powiem, ale jeszcze w większym stopniu zależało mi na tym, żeby zaprosić osobę, która reprezentuje, no właśnie, można powiedzieć, kulturę gier komputerowych, a być może przemysł growy. To będziemy podpytywali o to panią Anię Oborską-Przybysz. Pozwólcie, drodzy mili, że rozpocznę tym samym panel, który nazwałem Gry edukacyjne kontra edukacja przez gry. Czyli o, no właśnie, nie o grach komputerowych, tylko o kulturze gier komputerowych i nie tylko w kontekście pedagogicznym. Jest bowiem tak, że pedagogicznie zorientowani badacze, jak się okazuje, wciąż jeszcze nowych i pewnie na długo jeszcze nowych mediów, ale też medioznawcy zainteresowani rzeczywistością edukacyjną, zgodni są przynajmniej co do tego, że gry komputerowe także, a być może za sprawą zjawisk im towarzyszących, stały się obecnie najbardziej zaawansowaną formą praktyk komunikacyjnych. To brzmi bardzo naukowo, ale ja obiecuję, że potem zejdziemy trochę niżej, aby przełożyć to z polskiego na nasz. Wszystko to sprawia, że nie o samych grach już dzisiaj mowa, bo też o tym wspomniałem, nie o samych grach, ale właśnie o całej kulturze z nimi związanej. Spróbujemy przyjrzeć się, co mam na myśli, co mamy na myśli, mówiąc o kulturze, a nie wyłącznie, mówiąc o kulturze, a nie wyłącznie o grach. Kulturze, która staje się obecnie równym ważnym i poważnym uczestnikiem zmian obyczajowo-kulturowych, która zachęca do pytań o swój potencjał dydaktyczny, co jest zupełnie zrozumiałe, przy, jak się okazuje, nie zawsze sprecyzowanym oczekiwaniach związanych z samym potencjałem. Krótko mówiąc, my wiemy, czego gry mogą nauczać, a niekoniecznie wiemy, czego byśmy chcieli, żeby nauczali, tak? Oduczały lub nauczały, czy pouczały. I w ten sposób, poszukując nowych strategii edukacyjnych, opartych między innymi o założenia metody edutainment, to jest metody łączącej edukację z formami growo-zabawowymi, chcemy porozmawiać i skupić się na kilku zasadniczych pytaniach. I to są te pytania, które tutaj mam, a które wyraziłem w następujący sposób. Co jest podstawowym nośnikiem znaczeń w grach?
To jest pytanie, o którym będziemy chcieli się skupić. W jaki sposób, jeśli w ogóle nauczyć, oduczyć mogą czy powinny nas gry komputerowe i kultura z nimi związana? Jak zmienił się w ciągu ostatniej dekady stosunek polskiej szkoły w związku z grami komputerowymi? I na te pytania będziemy chcieli porozmawiać między innymi z profesorem Grzegorzem Ptaszkiem, doktorem habilitowanym w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach, psychologiem, językoznawcą, zatrudnionym na stanowisku profesora Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Humanistycznym. Autor znakomitej monografii Edukacja medialna 3.0, krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie big data i wielu, wielu innych publikacji, które mam nadzieję, Grzegorz mi wybaczy, że nie zacytuję, żeby nie zabierać czasu. Oprócz Dziękuję tego za przedstawienie. Jest z nami również pani Marta Witkowska, psycholog, psycholożka i terapeutka, specjalistka w zakresie edukacji cyfrowej w Państwowym Instytucie Badawczym NASK. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą, interwencją w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prowadzi również szkolenia dla specjalistów dotyczące rozwoju i zagrożeń okresu adolescencji oraz funkcjonowania nastolatków w sieci. Autorka publikacji i programów profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry. I jest z nami również pani Ania Oporska-Szybisz, psycholog. Psycholog kliniczny, ukończyła również studia na kierunku tworzenie gier wideo. Podpowiem tylko, że przez pewien czas była również moją studentką, bardzo zresztą zasłużoną. Lead gamer designer i project manager w firmie Warsaw Game Studios. Pracowała nad takimi grami znanymi i uznanymi jak Sniper Ghost Warrior, Bee Simulator czy Bashy Tile. Obecnie współtworzy wraz z brazylijskim studiem grę przygodową The Path of Saladra. Kalidra. Kalidra, okej. Okay. A niedługo świat ujrzy jej najnowszą produkcję, w której pełni również rolę creative directora. No i przewodniczący całej dyskusji, tak zwany moderator Wodzirej, czyli Łukasz Androsiuk, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Warszawskiej Szkoły Filmowej. Ja zajmuję się kulturą gier komputerowych w jej wymiarze filozoficzno-pedagogicznym, ze szczególnym uwzględnieniem jej potencjału estetycznego. I to tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje. Dzień dobry wszystkim Państwu, dzień dobry naszym gościom, dzień dobry słuchaczom, widzom. Dzień dobry, witamy drodzy. Serdecznie. Witamy. Bardzo się cieszymy. Kochani, ja może króciutko powiem na temat scenariusza samego spotkania, jak będzie wyglądała nasza rozmowa, bo chcielibyśmy, żeby to nie było tylko tak, że mówimy my, ale żeby po jakimś czasie oddać głos również naszym gościom. Więc postanowiłem, że tą najbliższą godzinę, góra półtora, poświęcimy na to, żebyśmy wspólnie odpowiedzieli sobie na pytania, które przygotowałem, a które, jak sądzę, mają wartość poznawczą i no, są pewną uśrednioną formą tego, o co moglibyśmy wszyscy siebie wzajemnie podpytać. Tych pytań jest łącznie pięć i po tych pytaniach chciałbym oddać głos naszym słuchaczom, żeby za pomocą czatu zadawali nam te pytania, których opytali o te kwestie, o których nam się nie udało lub z różnych powodów powiedzieć. No i zobaczymy, jak się sprawa potoczy. Zapraszamy Państwa do tego, żebyście nas komentowali, żebyście zadawali pytania takie, które szczególnie Was zainteresują. Jednocześnie zachęcamy przede wszystkim do słuchania. Mili drodzy, oddaję już głos Wam i pomyślałem sobie, że pierwsze pytanie będzie taką formą, no właśnie, trochę growo-zabawową, z którą nauczyciele często mają do czynienia w przypadku swoich podopiecznych. Chciałbym, żebyście dokończyli zdanie, które sformułuję. Otóż w stosunku do gier komputerowych lub też kultury z nimi związanej, polska szkoła jest. I tutaj bym chciał, żebyście dokończyli zdanie. Kto ma zacząć? Trudne pytanie. Dobra, to mogę pójść ja w takim razie na pierwszy strzał. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, to są coraz bardziej otwarte właśnie na współpracę ze światem game devowym, czyli światem, który tworzy gry wideo. Spotkałam się już i sama zresztą też robiłam gry szkoleniowe, które na przykład mówiły o merchandisingu i w ten sposób przygotowywały młodych studentów do tego, żeby zrozumieli, czym jest merchandising. Wydaje mi się, że moglibyśmy pójść jeszcze krok dalej i zacząć włączać również gry wideo do ogólnie przyjętej podstawowej edukacji, takiej jak właśnie szkoła gimnazjalna, czy właśnie sama podstawówka.
I z tego, co ostatnio czytałam, też w tym roku, 2020-2021, do szkół ma być włączona pierwsza w ogóle gra wideo polskiego studia, która będzie traktowana jako lektura. Więc wydaje mi się, że to jest duży krok do przodu, jeżeli chodzi o edukację i współpracę gier razem z edukacją. Dziękuję bardzo, Aniu. Dziękuję. Marto, bardzo proszę. Ja myślę, że polska szkoła jest ostrożna i myślę tutaj bardziej o tych niższych szczeblach. Z takimi nauczycielami mam kontakt. Jest ostrożna i to nie jest zarzut, to jest właściwie dość neutralne. Z takiego kontaktu z nauczycielami my wiemy, że ten rok, ostatni rok nauki zdalnej, takiej wymuszonej, no jednak zrobił jednak rewolucję, powiedziałabym, w podejściu do wszelkich materiałów cyfrowych, wszelkich zasobów cyfrowych, jakie można znaleźć. Nauczyciele naprawdę robią, w moim odczuciu, wszystko, aby urozmaicić dzieciom tę naukę zdalną. Poszukują w fenomenalny sposób nowych źródeł, uczą się od siebie. A przy okazji niedawnych konferencji naszego projektu Przystań w sieci my rzeczywiście z niesamowitą przyjemnością patrzyliśmy, jak nauczyciele też dzielą się, jak wiele pandemia im dała, jak wiele umożliwiła, jeżeli chodzi o pozyskiwanie źródeł. Więc ja powiedziałabym, że ostrożna szkoła jest ostrożna, dlatego że chyba nie wszyscy jeszcze nie bardzo wiemy, na ile skutecznie, dobrze i możemy wykorzystywać taki potencjał gier, też skąd je czerpać i które są wiarygodne. Być może nauczyciele nie są jeszcze do końca pewni, czy są w stanie ocenić te źródła w taki sposób, który pozwoli im wprowadzić je do kanonu, tak? Do pracy z dziećmi, ale też są coraz bardziej ciekawi i z drugiej strony odważni w sięganiu po nowe rzeczy i moim zdaniem to jest już efekt takiej troszkę kuli śnieżnej, napędza się i myślę, że będzie tego coraz więcej, coraz więcej. Także ja jestem pełna podziwu dla środowiska nauczycielskiego, jeśli chodzi o odwagę w sięganiu do nowych rzeczy. Ja trochę pociągnę ten wątek przez Martę tutaj poruszony. Odpowiem tak, polska szkoła jest zróżnicowana. Polska szkoła jest zróżnicowana i to chyba, myślę, też dobrze widać po tytule dzisiejszego spotkania, gry edukacyjne czy edukacja poprzez grę. Myślę sobie, że możemy wśród nauczycieli w polskiej szkole i znaleźć takich nauczycieli, którzy będą się koncentrować tylko i wyłącznie na grach edukacyjnych i uważać je za wartościowe. Ale będą też tacy nauczyciele bardziej otwarci, którzy będą wykorzystywać właśnie nieedukacyjne gry, czyli komercyjne gry, w których znajdą jakiś potencjał edukacyjny do tego, żeby poprzez te komercyjne gry, które tak naprawdę są najbliższe chyba młodym ludziom, którzy w te gry grają, pokazać, jaki potencjał w tych grach się kryje, albo pokazać, jak należy je rozumieć, jak można je interpretować, jak można pewne wątki, tematy, zagadnienia w nich poruszane wykorzystać na lekcji, żeby pewne rzeczy były lepiej przyswajalne. Oczywiście wśród nauczycieli też można znaleźć i takich nauczycieli, którzy uważają, że gry wideo czy gry cyfrowe to jest zło wszelakie, prawda, diabeł wcielony, i którzy będą mieli bardzo negatywny stosunek do tego, ale to zróżnicowanie pokazuje, że jednak są nauczyciele doceniający potencjał gier wideo, doceniający potencjał mechaniki, która związana jest właśnie z całym tym procesem grania, prawda? No i tacy nauczyciele, którzy będą zdystansowani i nieufni wobec tego medium. No właśnie, tu pojawiła się ta kwestia, zatrzymam się na chwileczkę, ponieważ celowo panel został sformułowany w taki bardzo opozycyjny sposób, gry edukacyjne kontra edukacja przez grę. Przypuszczam, że wielu z nas umyka uwadze taka podstawowa różnica między tymi dwoma formami. Dość powiedzieć, że no właśnie, gry edukacyjne można byłoby rozumieć
jak sądzę, jako teksty, które zostały intencjonalnie zaprojektowane po to, żeby przekazywać określone treści, aby nauczać czy przyuczać, przekazywać określone treści, umiejętności, kompetencje na poziomie merytorycznym i na poziomie formalnym. Tymczasem właśnie edukacja przez grę to chyba coś, co jest bliższe temu, kiedy mamy na myśli o tym, w jaki sposób, nam wszystkim bliższe, kiedy mamy na myśli to, w jaki sposób wykorzystywać produkty komercyjne do tego, by no właśnie odszukiwać czy doszukiwać się w nich czegoś, co mogłoby służyć celom edukacyjnym, jakiekolwiek by one nie były. I myślę sobie, że to jest ważne też na poziomie kompetencji pedagogicznych. Tutaj pytanie do Marty będę miał, o ile gra edukacyjna, o wartości edukacyjnej, gry edukacyjnej przesądza jej bezpośrednia treść i intencja, która jej towarzyszyła, o tyle edukacja przez grę chyba w większym stopniu stawia nacisk na kompetencje właśnie dydaktyczne, czyli jakby mniejsze pytanie się koncentruje nie na tym, co gra może zrobić z nami, ale do czego my możemy wykorzystać tę grę. I tutaj pytanie do Marty właśnie, czy ty z punktu widzenia swoich zainteresowań badawczych, tego, kiedy mówisz o szkole, mówisz o grach, masz na myśli raczej edukację przez gry właśnie, czy gry edukacyjne? Ja powiem tak, mi się wydaje, że nie ma takiej gry, która czegoś nie uczy. To znaczy po prostu nie ma takiej sytuacji. Każda gra, w którą gramy, w którą grają dzieci, będzie w jakiś sposób poprawiać ich kompetencje, podnosić ich kompetencje, rozwijać je. I tak naprawdę ja nie widzę takiej, może w swoim własnym myśleniu, tak dużego rozróżnienia, ponieważ wydaje mi się, że niezależnie od tego, po co sięgniemy, to jeżeli wiemy, czego spodziewamy się w punkcie wyjścia, jeżeli wiemy, na co chcemy postawić nacisk, to wykorzystamy dowolne narzędzie do tego tak naprawdę. Myślę na przykład chociażby o czymś takim, że gra niekoniecznie może służyć tylko i wyłącznie dydaktyce. Ona może służyć zintegrowaniu klasy na przykład, czyli bardziej może być przydatna w procesie wychowawczym, kiedy potrzebujemy troszkę rozwinąć relacje w klasie. I nie mówię też o tym, że to jest jedyne narzędzie oczywiście, którym możemy się posługiwać, ani o tym, że każdy powinien to robić, ale właściwie to, na co chciałam zwrócić uwagę, to, że bardzo często nauczyciele, ale nie tylko nauczyciele, rodzice, dorośli ogólnie jakoś tak mało dostrzegają to, że dzieci oprócz funkcjonowania w klasie na poziomie jakiejś tam powiedzmy grupy rówieśniczej funkcjonują równocześnie w świecie online i to jest taka troszkę szara strefa, która nie jest taka łatwo dotykalna dla osoby dorosłej. I tam czasem się dzieją naprawdę alternatywne rzeczy i alternatywne sytuacje i czasami ta nieformalna grupa działa na korzyść naszej małej społeczności szkolnej, klasowej, czasem nie. I że warto jednak, myślę, zwracać uwagę, że na taki potencjał, który na przykład przynoszą różnego rodzaju gry, aby wykorzystać go do tego, aby poznać też to sekretne życie nastolatków czy młodych graczy ogólnie rzecz biorąc, ponieważ ono jest, ono istnieje, dzieci się spotykają, dzieci grają i my możemy z tego korzystać, nie tylko w stricte procesie edukacyjnym, przy czym cały czas stoi oczywiście na tym stanowisku, że każda gra czegoś nas nauczy, musimy tylko wiedzieć, w jaki sposób chcemy tego narzędzia użyć. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ja może celowo staram się nie odpowiadać super dokładnie, ale chyba chodzi mi o coś szerszego, żebyśmy nie bali się patrzeć na to, że możemy skorzystać właściwie z każdego narzędzia, które mamy. No więc właśnie cieszę się, twój głos jest być może cenniejszy, bo z jednej strony jesteś takim pomostem między środowiskiem akademickim, a mamą, która zmaga się z problemami, z którymi, jak sądzę, zmaga się wiele rodziców w związku z ich pociechami i grami komputerowymi i wydaje mi się, że to jest cenny głos, bo ani nie jest tak, że reprezentujesz stanowisko
lobbysty, lobbystki, która by forsowała na rzecz kultury gier komputerowych, a zwracasz uwagę na to, że oprócz tych jawnych pozorów są też właśnie te ukryte sensy, na które trzeba zwrócić uwagę. I nie tylko mówimy tutaj o nauczaniu w takim bardzo formalnym tego słowa znaczeniu, jak powiedzieliby pedagodzy, ale również tym nieformalnym nauczaniu, czyli tym procesu wychowania i socjalizacji. Ale ja bym chciał się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy osoby, która projektuje gry. To znaczy, czy jest tak, że istnieją jakieś, czy pomimo tego, że branża gier komputerowych prawdopodobnie zawsze więcej niż z kulturą miała do czynienia z przemysłem, czy jest tak, że pomimo wszystko są jakieś intencje, narzędzia być może konkretne, z których korzystają projektanci gier, dopytując, zapytując samego siebie, co chcemy przez to powiedzieć, dlaczego, być może jest jakiś rodzaj strategii, która temu towarzyszy, i tutaj chyba nie mamy nikogo bardziej kompetentnego w tym względzie niż panią Anię Oborską-Sybisz. Bardzo proszę. To tak, no wydaje mi się, że przede wszystkim gry chcą uczyć swoich graczy, no bo na tym polega gra. Tak, w sensie każdy gracz, który bierze do ręki jakiś nowy produkt, chce po prostu być coraz lepszy w tym produkcie, czyli uczy się. Przez to, że po prostu wykonuje kolejne czynności. I w zasadzie właśnie ta powtarzalność czynności, to, że gry dają taką możliwość sprawdzenia tego, czy dana osoba faktycznie potrafi wykonać daną rzecz na tym i tym poziomie, jest to bardzo indywidualna rzecz, tak? Bo bądźmy szczerzy, jeżeli jesteśmy w klasie i mamy nauczyciela, który zajmuje się 30-osobową grupą, to ciężko jest mu indywidualnie sprawdzić, czy faktycznie dana osoba osiągnęła jakiś poziom. W przypadku gier, no gry są nastawione raczej na jednostkę, ewentualnie na zespół, jeżeli mówimy o jakichś grach właśnie zespołowych, ale w przypadku jednostkowych jesteśmy w stanie bardzo dokładnie ocenić poziom gracza. I często też zdarza się tak, że żeby nie wywołać frustracji, czyli pozostawić gracza w tym jakby stanie flow, czy takiego zanurzenia, staramy się też dostosować rozgrywkę pod te jego umiejętności. I to jest, wydaje mi się, dość istotne, jeżeli chodzi o gry, bo one właśnie często dzięki temu nie powodują tej frustracji, czyli jesteśmy w stanie jakby nauczyć gracza pewnych zachowań, czy przedstawić mu pewne elementy w taki sposób, żeby nie wywołać u niego frustracji, bo dostosujemy właśnie ten poziom trudności do tego, co on jest w stanie nam w danym momencie zaoferować. No i też z takich rzeczy, które gry korzystają, to oczywiście korzystają z podstawowych mediów, takich jak to, co mamy w książkach, czyli tekst, to, co mamy w kinie, czyli audiowizualne jakieś elementy, ale to, co jest najważniejsze, wydaje mi się, w grach, to jest właśnie mechanika. Czyli to, że gracz musi podejmować konkretne działania i konkretne decyzje. I poprzez to, że podejmuje te decyzje, angażuje się i są to jego decyzje, tym bardziej zapamiętuje. To tak jak powiedział Benjamin Franklin, doświadcz mnie, to się nauczę. I dokładnie to samo widzimy w grach. Czyli mamy naukę przez to doświadczanie. Wydaje mi się, że to jest dość istotny element, na który warto zwracać uwagę. No właśnie, to jest pytanie, które jest w ogóle szalenie ważne z punktu widzenia języka i pytania dotyczącego tego, jakim językiem mówić, rozmawiać z nauczycielami, ale też z rodzicami na temat gier komputerowych i w jaki sposób to, o czym mówimy, wpisuje się w szeroko rozumiane zjawisko edukacji medialnej. I wiadomo, że tutaj pytanie kieruję bezpośrednio do pana profesora. Grzegorzu, jak na poziomie twoich badań, na poziomie twojej wiedzy, współpracy z badaczami, współautorstwa licznych raportów, które recenzowałeś i których byłeś też uczestnikiem, jak to wygląda? Wspomniałeś wcześniej, zwróciłeś uwagę na to, że no właśnie w tym pytaniu dotyczącym polskiej szkoły niejasne jest już samo sformułowanie polska szkoła, które jest bardzo lokalnym pojęciem, to znaczy polska szkoła w Warszawie będzie oznaczała co innego niż w Słupsku i rodzic, który mieszka w Słupsku, prawdopodobnie inne będzie miał wyobrażenie o grach komputerowych niż ten, który mieszka w Warszawie. Czy z twojej perspektywy, z twoich badań jest jakiś pomysł, aby zuniwersalizować ten język i pewne strategie dydaktyczne, z których moglibyśmy korzystać w przypadku tego, co nazywasz edukacją medialną? Bardzo proszę. Grzesiek, masz wyłączony mikrofon. Przepraszam, rzeczywiście wyciszyłem się. Dziękuję. Można oczywiście podejmować takie działania o charakterze bardziej uniwersalnym. No i tutaj na pewno mogą temu sprzyjać
działania, które już podejmowane są przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe czy instytucje. Myślę, że też dużo dobrej roboty robi NASK, czy Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Dajemy Dzieciom Siłę, jeszcze jakoś mi ta stara nazwa utkwiła w pamięci. Czy też Fundacja Dbam o Mój Zasięg, prawda, na której raport dotyczący grania na ekranie wciąż czekamy, badanie przeprowadzone wśród uczniów i rodziców różnych typów szkół. Więc jak najbardziej próba poszukiwania takich rozwiązań, które miałyby uniwersalny charakter i próba takich rozwiązań, które by pokazywały, w jaki sposób wykorzystywać gry cyfrowe na lekcji, powinny być podejmowane. Ja tutaj jeszcze może zwrócę uwagę na to, co pan Paweł napisał na czacie, że polska szkoła nie jest gotowa technicznie na to, aby wykorzystywać gry. Brak też w szkołach polityki Bring Your Own Device, która mogłaby to zniwelować. Ja myślę sobie, że to jest też kolejna jakby generalizacja, bo są takie szkoły, które są świetnie technicznie przygotowane do tego i są też takie szkoły, które umożliwiają pracę z własnymi smartfonami czy z własnymi urządzeniami na lekcji. Oczywiście, jeżeli mówimy o szkole, to musimy pamiętać tutaj o polityce prywatności danych, prawda, i też ewentualnego dostępu do treści, które z tych urządzeń, do których z tych urządzeń dzieci dostępu nie powinny raczej mieć, no, ale to jest jakby na inną dyskusję i na inną rozmowę. Więc takie działania uświadamiające, takie działania, które będą, tak jak to robi edukacja medialna, tak jak to robimy, jak robią to badacze edukacji medialnej, że zwracają uwagę właśnie na to świadome, krytyczne, ale też twórcze wykorzystywanie różnych mediów, w tym mediów cyfrowych, w tym gier wideo, po to, żeby wydobyć też ich potencjał. Chociaż z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju raporty, przed naszym spotkaniem sięgnąłem do raportu wydanego przez Krakowski Park Technologiczny, kondycja polskiej branży gier wideo 2020. Jak popatrzymy tam na motywacje, które definiują, po co młodzi ludzie, znaczy po co ludzie, gracze sięgają po gry wideo, to zobaczymy, że jednak przeważają motywacje takie czysto hedonistyczne, ekskapistyczne, czyli ucieczka przed problemami, rozrywka. Jest oczywiście dosyć całkiem spora grupa ludzi, 30% badanych, która zwraca uwagę na te motywacje związane z uczeniem się czegoś. Zatem myślę, że to jest też ważne jest nasze nastawienie, ważne jest nastawienie gracza, bo jeżeli gracz będzie rzeczywiście chciał dla siebie wyciągnąć jakieś wnioski, czy będzie świadomy tego, że doskonali jakieś kompetencje, no to myślę sobie, że tutaj ta motywacja skoncentrowana na rozwijaniu określonych kompetencji będzie motywacją dominującą. Ja celowo też zdradzę Państwu pewien podstęp, który mi towarzyszył, zapraszając pana profesora do dyskusji. Otóż bardzo mi zależało na badaczu, dla którego edukacja medialna byłaby właściwym przedmiotem zainteresowania, ale który byłby zdystansowany do samych gier, który nie deklarowałby się, że jest graczem, bo o ile nam wiadomo, pan profesor sam nie jest graczem, w związku z tym jakby jego perspektywa jest tutaj przynajmniej bezinteresowna, tak? To znaczy nie lobbuje na rzecz pasji, którą sam by uskuteczniał, więc ten głos, jak sądzę, może przemówić nawet do tych, którzy są jakoś w szczególny sposób uprzedzeni w stosunku do do gier komputerowych. I to jest też taka kwestia, którą ja też podnoszę wielokrotnie przy okazji czy publikacji, czy spotkań z rodzicami, czy z nauczycielami, że
Niestety jest trochę tak, że my zapominamy o kilku istotnych rzeczach, o której pan profesor już powiedział, że no coś, co służy pewnym wartościom, może służyć również innym. To znaczy, nawet jeśli jest tak, że sięgamy po gry, a pewnie tak jest, że sięgamy po gry przede wszystkim po to, żeby no, przeżyć jakieś doświadczenie niekoniecznie o charakterze edukacyjnym, po prostu żeby, dla rozrywki, to nie jest wykluczone, że ta rozrywka nie może na przykład powodować w nas, no powiedzmy, pewnego dyskomfortu poznawczego, pewnego urefleksyjniać pewnych kwestii, które byłyby, nawet jeśli byłyby kontekstualne, to jednak miałyby ogromną wartość poznawczą, to co jeszcze w większym stopniu wskazywałoby na tą różnicę między edukacją przez gry a grą edukacyjną. I to jest właściwie, to co jest właściwie nośnikiem, no właśnie, to już wspominała o tym Ania, że mówimy tutaj o czymś, co nazywa się tekstualizacją doświadczenia, to znaczy, że projektanci gier jakby zdają sobie sprawę z tego, czego gracze oczekują, ale jednocześnie właśnie w kontekście tych oczekiwań udaje się przemycić coś, co potem, no, można, co potem ma zresztą pewną wartość poznawczą, i to nie jest nic nowego, to znaczy na poziomie przemysłu rozrywkowego, do którego przecież można zaliczyć nie tylko gry komputerowe, ale także filmy, komiksy, literaturę, robi się dokładnie tak samo. I tutaj, jeśli tak jest, to pytanie kieruję do Marty, jak to się dzieje w takim razie, twoim zdaniem, że w stosunku do gier komputerowych jesteśmy dużo mniej wyrozumiali niż w stosunku do innych form, no właśnie, kulturowych, do innych tekstów, tak? Nawet jeśli jest tak, że dziecko czyta książkę, która na poziomie treści miałaby pewne, na poziomie treści budziłaby pewne wątpliwości, to my jesteśmy jakoś tak zdecydowanie bardziej wyrozumiali w stosunku do kultury literackiej niż w stosunku do kultury gier komputerowych, która na przykład hołdowałaby zdecydowanie bardziej inkluzywnym treściom. Jak to się dzieje? Skąd bierze się ten mocno uprzywilejowany charakter literatury i wykluczający charakter gier? Bardzo proszę. Ja powiem tak. Bardzo proste rzeczy mi tak naprawdę przychodzą do głowy, więc może są proste, ale jakoś cały czas mnie gdzieś się spukają do mnie bez przerwy. Wydaje mi się, że po pierwsze dlatego, że gry są jednak stosunkowo nowe. I mówiąc to, od razu robię zastrzeżenie takie, że bardzo często jak dyskutujemy o grach i tak sobie wszyscy mądrze mówimy o tym, jak to dorośli nie grają, młodzi grają, ja myślę, że większość rodziców, spora nawet myślę, większość rodziców dzieci w wieku szkolnym gra sama i ma to doświadczenia z własnej młodości i być może dalej są graczami. I myślę, że to nie jest do końca tak, że to jest jakieś takie zupełnie inne plemię i poprzez to my się nie rozumiemy. Ale jednak w kontekście być może całej populacji to jest dość nowa rozrywka. Po drugie, ona jest aktywna. To jest rozrywka, czy sposób konsumowania, czy sposób wykorzystywania jej jest czymś, co jednak wymaga od nas pewnego innego rodzaju zanurzenia się w ten świat. I nie przychodzi to tak łatwo, powiedziałabym, każdej osobie. I dla mnie różnica tak naprawdę jest różnicą progu wejścia. To znaczy, dopóki każdy z nas ma takie doświadczenie czytania, ma doświadczenie oglądania, wiem, że to już przenosi, ta forma interaktywna przenosi się już też na sposób podawania nam chociażby seriali, gdzie możemy oglądać je w dowolnej kolejności i tworzyć różne historie, to jest trochę coś, co wtórnie do nas powraca, wydaje mi się, ze świata gier, ale tak naprawdę ta bariera jest na progu wejścia, to znaczy jeżeli ja nie gram, jeżeli ja nie próbuję, nie mam tego doświadczenia, nie zajmuję się tym też w jakikolwiek sposób, mam też być może wiele wyobrażeń na ten temat, które nie są zweryfikowane. W momencie, kiedy zaczynam, mogę to jakoś zweryfikować. To nadal może być coś, co mi się nie podoba, ale mogę w jakiś sposób nazwać to własnym doświadczeniem. Więc ja bym powiedziała, że to te dwie rzeczy, stosunkowo nowe zjawisko, mimo wszystko, mimo że mówimy o czymś, co jest z nami 40 lat co najmniej,
a po drugie coś, co wymaga jednak naszego aktywnego udziału, takiego zaangażowania innego niż stricte intelektualne. Ja może, jeśli pozwolisz, pociągnę ten wątek i też spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, które zadałeś Marcie. Bo właśnie, gry wideo były właściwie pierwszym medium interaktywnym, prawda? Czyli ta interakcja, możliwość dokonywania różnego rodzaju działania w świecie wirtualnym, w świecie wymyślonym, bycie sprawczym w tym świecie, była czymś niespotykanym do tej pory. Mieliśmy takie bardzo jednowymiarowe działania, które ograniczały się do aktywności umysłowej, prawda? Bo oglądanie filmu, czytanie książki, słuchanie radia, to jednak mimo wszystko były aktywności stricte umysłowe. Tutaj mieliśmy aktywność umysłową, ale również aktywność fizyczną. Coś robiono, coś robiliśmy. Czyli angażowaliśmy jakby więcej zupełnie zmysłów. I to było nowe. I dla pewnej grupy badaczy to angażowanie różnych zmysłów było niebezpieczne. Postrzegali to jako właśnie w kontekście dotychczasowej formy rozrywki, czyli takiej aktywnej w inny sposób, nie angażującej jakby tak wielu różnych zmysłów, postrzegali to jako pewne zagrożenie. Potrzebowaliśmy trochę czasu, musiało trochę czasu upłynąć, zanim rzeczywiście zaczęto to badać. Oczywiście pierwszy zarzut wobec gier wideo był taki, że promują przemoc, prawda? To były właściwie pierwsze zarzuty wobec gier wideo. Natomiast myślę sobie tak, współcześnie ten stosunek się zmienił do tych tekstów kultury ze względu chociażby i na formę gry, zwłaszcza te produkowane przez duże studia, albo nawet jeśli nie duże studia, to studia, które mają pieniądze i mogą pieniądze na to wydatkować, są pewnymi ciekawymi opowieściami o bohaterach, o pewnych światach, pozwalają eksplorować ten świat, zanurzyć się, czyli taka forma opowieści, książki czy filmu, która umożliwia głębię, tak, jakby wejść w ten świat. Myślę, że każdy z nas, czytając w dzieciństwie albo dzisiaj czytając książki, no też zanurza się w tym świecie, wchodzi w ten świat, tak? Ale robimy to na poziomie naszego jakby umysłu. Natomiast gry wideo i coraz więcej gier w wirtualnej rzeczywistości pozwala być w tym świecie, pozwala tego świata doświadczać, prawda? Czyli jakby takie nasze marzenia z dzieciństwa pozwalają się nam zrealizować. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest taka, że ten stosunek się zmienił tak samo, jak zmienił się do seriali. Czyli rozrywka, prawda, na początku uznawana za rozrywkę dla gospodyń domowych, bo właściwie pierwsze seriale to były słuchowiska radiowe, które słuchane były głównie przez gospodynie domowe, no bo one aktywnie nie uczestniczyły w życiu zawodowym, w większości po prostu siedziały w domach. Wówczas później w latach 50., 60. były telenowele, które jakby wzmacniały ten stereotyp tak, że one są skierowane do gospodyni domowych. I co się nagle stało, prawda? Przychodzą lata 90., teraz jest boom na seriale, tak zwane seriale nowej generacji, czyli seriale, które właściwie z tymi serialami z lat 50., 60. mają niewiele wspólnego, bo są świetnie wyreżyserowanymi opowieściami wielowątkowymi, które nas nie tylko angażują mocno emocjonalnie, ale również angażują mocno intelektualnie, tak? Gdzie zaczynamy i też społecznie nas angażują, bo zaczynamy o tym dyskutować i rozmawiać. I gry wideo jako teksty kultury też powinniśmy tak postrzegać, jako po prostu takie pole do społecznej interakcji, rozmowy na te tematy. Więc to... A idziemy tak. Jeszcze dalej, przepraszam, że się wytnę, idziemy jeszcze dalej, bo mamy VR przecież na progu. Tak. I prawdopodobnie w bardzo niedługi czas nas dzieli od tego, aby naprawdę jeszcze mocniej i jeszcze bardziej wszelkimi już zmysłami wejść tak naprawdę w świat cyfrowej rozrywki, czego się nie mogę doczekać, od razu mówię. Ale to będzie coś jeszcze więcej, jeszcze krok dalej. Włączyłeś tryb Q&A. Nie ja. Ja włączyłem tryb Q&A. Tak. Włączyłem ten tryb, ponieważ pojawiają się bardzo ciekawe pytania. Ja do tych pytań zachęcam, żebyście Państwo zadawali i pozwólcie, że
Albo komentarze też są. Albo tak? Komentarze, ponieważ te państwa uwagi też są dla nas ważne. Ja pozwolę sobie tutaj, zanim te pytania zacytuję, jeszcze odwołać się do, czy podpytać Anię, bo okazuje się, że wasze studio albo jest to przypadek, albo intencjonalnie ma w swojej strategii, w portfolio gry, które właściwie są wolne od przemocy, tak? Czy na tyle, na ile to możliwe, są wolne od tego, co nazywamy przemocą. To, na ile gry rzeczywiście oferują przemocą, to my sobie za chwileczkę powiemy, ale chciałem zapytać Anię, czy rzeczywiście ta idea tego, żeby odczarować trochę te medium od tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, od tych skojarzeń z jakkolwiek rozumianą agresją, przyświeca wam jako twórcom. Czy to jest coś na poziomie, czy to jest coś na poziomie konceptu się już pojawia, czy to jest coś, co ujawnia się przypadkowo, czy jest wynikiem jakiejś cenzury wewnętrznej albo zewnętrznych uwag wydawców? Jak to wygląda z perspektywy studia, w którym pracujesz? Znaczy, w naszym przypadku, jeżeli chodzi o grę Bee Simulator, bo pewnie do tej referujesz w tym momencie, to tak, zdecydowanie tutaj stawialiśmy na to, żeby ta gra była pozbawiona takiej przemocy w aspekcie faktycznej walki i rozlewu krwi, bo przemoc jako przemoc tam występuje, ponieważ mamy walki pomiędzy pszczołami a osami i pszczołami a czmielami albo innymi właśnie owadami. Bo kwestia jest taka, że jednak pszczoły walczą, tak, i walczą o swoje przetrwanie. Tylko że w tym przypadku przyświecał nam cel taki, żeby pokazać, jak wygląda ta relacja właśnie w świecie zwierząt, i staraliśmy się ją jak najbardziej wiernie odwzorować. Więc tutaj ta przemoc jakby jest pokazana, ale ona ma dosłownie znaczenie edukacyjne w tym przypadku. Jeżeli chodzi o kolejne gry, na przykład The Path of Calydran, w którym pracuję, która również będzie grą bardziej skierowaną do młodszego odbiorcy, no to tutaj przemoc również będzie pokazana i jeżeli chodzi o walkę, będzie ona też bardzo dobrze zaprojektowana, ale głównie istotne będzie to, czego gracz się dowie, dlaczego on to robi i jakie są też konsekwencje jego działań. Wydaje mi się, że to może bardzo fajnie wpłynąć na młodego odbiorcę, ponieważ jakby świat nie jest wolny od przemocy, tak? Więc spotykamy się z nim, spotykamy się też z dokuczeniem, z tym, że dzieciaki się wyzywają nawzajem. To są też takie elementy, które my poruszamy w naszych grach w The Path of Calydra i pokazujemy też, w jaki sposób się z tym można sobie z tym radzić, albo w jaki sposób powinno się sobie z tym radzić. Więc to też jest istotne. No, z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że ja przede wszystkim staram się brać udział w takich projektach, które właśnie mają też ten aspekt edukacyjny i wpływają na odbiorcę w taki sposób, że coś w nim zostawiają. Nie tylko i wyłącznie wrażenie fajnej rozgrywki, że się fajnie grało, ale też mają jakąś ukrytą wiedzę, ukryty przekaz, który ma zostać razem z odbiorcą. Więc no pod tym względem tak, zdecydowanie. Zapytałem o to, bo właściwie wszyscy Państwo zwróciliście uwagę na tą kategorię przemocowości, która się pojawia w kontekście gier, a ta sugestia, o której tutaj mowa, że po prostu przemoc w jakimkolwiek aspekcie istnieje od zawsze i ona jest jakby nie jest wolna w świecie, formuje między innymi Janet Murray, która mówi, że konflikt, ona zastępuje pojęcie przemocy, konflikt, tak naprawdę uczestniczy, jest z nami właściwie od pierwotnych, od najwcześniejszych form ludycznych, czyli zabawowych. To znaczy Murray powiada, że gdyby skoncentrować się na grach i zabawach, to nie są pojęcia tożsame, jeszcze za chwileczkę o tym powie, to okazuje się, że nie da się stworzyć gry, nie da się stworzyć zabawy, u źródeł której nie spoczywałby konflikt, tak, rozumiany. Znaczy zawsze jest ktoś, kto robi coś przeciwko komuś lub czemuś, bo na tym polega rywalizacja i gra, która w sobie zawiera ten element rywalizacyjny, wcale nie musi się ograniczać do pojęcia wygrany, przegrany, no nie może być od tego wolna. I myśmy już o tym mówili, że to, co jest największym atutem, jak sądzę, gier komputerowych, czyli ich sugestywność, to, że potrafi do nas przemówić być może w większym stopniu niż literatura i kino, powoduje, że jest to zarówno, ich atut, jak i bezpośredni przedmiot krytyki, więc to jest taki miecz obusieczny. A tymczasem na przykład w swojej znakomitej książce znany i uznany filozof Noel Carroll powiada, że pytanie nie powinno brzmieć, czy dany tekst jest wolny od przemocy, czy jego obecność jest tam jakkolwiek uzasadniona. Tak? No właśnie, gra, o której wspominałaś, która pokazuje życie pszczół, które nie tylko usprawiedliwia, a wręcz
wręcz domaga się tego, żeby pokazywać, że przyroda nie jest tak kolorowa, jak sugeruje tego warstwa estetyczna. Pozwólcie Państwo, że skoncentrujemy się tutaj. Łukaszu, masz jakieś problemy chyba na łączach? Bo przez chwilę. Przerywa mnie, tak? Przerywa mnie, jak sądzę. Okay. A poczekaj, a czy możemy ten wątek związany z konfliktem i z agresją pociągnąć jeszcze? Czy przewidziałeś, oczywiście, że do niego wrócimy, proszę, czy nie? Bo ja mam takie jeszcze dwie jakby refleksje, ponieważ w różnych teoriach narracji bardzo mocno podkreśla się, że konflikt napędza narrację. To konflikt rozumiany bardzo szeroko, bo ja się trochę nie zgadzam z tą badaczką, o której ty powiedziałeś, że konflikt równa się agresja, to nie jest to samo, ponieważ konflikt może być manifestowany w sposób agresywny, ale nie musi być manifestowany w sposób agresywny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że konflikt, czyli to jest taka sytuacja, w której właściwie ludzie mają sprzeczne interesy, albo postrzegają siebie jako przeciwników na drodze do realizacji określonych celów, prawda? A jednocześnie są w jakiś sposób od siebie uzależnieni. To jest taka dosyć szeroka definicja konfliktu psychologicznego, tak się to definiuje. Ale mówi się o tym właśnie, że konflikt napędza narrację, to znaczy sytuacja konfliktowa powoduje, że bohater podejmuje wysiłki, działania, żeby wrócić jakoś do równowagi, ponieważ konflikt zaburza równowagę. No oczywiście te schematy narracyjne bywają różne, wiadomo, ale na to zwraca się też uwagę, że jakby no, konflikt jest taką nieodłączną częścią dobrej narracji, dobrej opowieści, dynamizuje opowieść. To jest jedna rzecz. Zgadzam się oczywiście z tym, że jeżeli mówimy o agresji, to powinniśmy uwzględniać intencjonalność. To, co zostało już tutaj powiedziane, że w świecie rzeczywistym no, mamy zachowania agresywne, intencjonalne i nieintencjonalne. To znaczy intencjonalne są takie, kiedy chcemy komuś wyrządzić krzywdę bez żadnego związku, a nieintencjonalne są takie, kiedy no, niestety wyrządzamy komuś krzywdę, ale przy okazji ta krzywda jest robiona jakby dla jego dobra. To zwykle podaje się taki przykład lekarza, na przykład dentysty, prawda, który jednak wyrządza nam jakąś krzywdę, bo ingeruje w nasze ciało, a jednocześnie nie jest jego intencją zrobienie nam krzywdy. Więc tutaj trochę w przypadku gier wideo też możemy mieć takie sytuacje, że na przykład budujemy świat w taki sposób, że nasz bohater ma do wyboru, albo będzie negocjował z kimś rozwiązanie jakiegoś konfliktu, może go rozwiązać na drodze negocjacji, ale na przykład może się to nie udać, w związku z czym będzie miał do wyboru albo zachować się agresywnie wobec niego, albo samemu zginąć, stracić coś, prawda? No jakby to są też ciekawe rzeczy w rozgrywkach growych, które no właśnie kształcą jakieś kompetencje będące po stronie użytkownika. Z takich ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o gry, no to właśnie samo to, że gracze mogą podejmować swoje własne decyzje, czyli od nich będzie zależało to, w jaki sposób prowadzą tę rozgrywkę w większości gier, to właśnie może wpływać na to, że ten aspekt edukacyjny jest moim zdaniem tutaj dość silny, no bo przez to, że właśnie podejmujemy te decyzje, ta edukacja mocniej na nas wpływa, czyli pamiętamy po prostu to, co zrobiliśmy. Więc też myślę, że to jest dość istotne i warto na to zwrócić uwagę w sytuacji, kiedy na przykład nauczyciele chcą wybrać jakąś grę, która miałaby czegoś uczyć. Jeżeli na przykład, nie wiem, polonista szuka jakiegoś aspektu, który by mówił o kawce, to może wpisać do internetu na przykład gry, które poruszają tematykę kawki. I jestem przekonana, że znajdzie jakieś pozycje, które też poruszają właśnie te tematy. Dzięki temu na przykład, nie wiem, proponując coś takiego uczniom, może pobudzić ich do tego, że będą sami zaczynali szukać i będą też się interesować jakimiś innymi aspektami. Myślę, że to też jest dość istotne i właśnie warto po prostu korzystać z narzędzia, którym jest Google, żeby wyszukać sobie jakiś fraz, które mogą nam pomóc znaleźć odpowiednie gry. Cieszę się, że udało nam się wznieść trochę na wyższy poziom niż
niż taka potoczna rozmowa. Ja jeszcze zatrzymam się na tym wątku, bo rzeczywiście najprawdopodobniej zradykalizowałem wersję słowa badaczki, o której mowa, czyli Janet Murray. Istotnie, tam z całą pewnością nie ma mowy o tym, że istnieje znak równości. Ja prawdopodobnie źle się wyraziłem. Tu chodzi raczej o implikacje, to znaczy każda agresja wynika z konfliktu, choć nie każdy konflikt powoduje agresję. To w tym ten schemat argumentacyjny wyglądałby mniej więcej w ten sposób. I wszyscy Państwo zwróciliście uwagę na coś, co jest szalenie ważne w kontekście, no właśnie, edukacji rozumianej na najbardziej podstawowym poziomie, a dotyczącej pewnego rodzaju, nazwijmy to, typu umysłowości czy wrażliwości, na którym nam zależy, kiedy myślimy o... Na ten przykład, chociaż już do niego nawiązywałem, że i to będzie pewnie myśl bardzo kontrowersyjna, ale że agresja i przemoc może być estetycznie zachwycająca. To znaczy, ja bardzo często zwracam uwagę swoim studentom, wśród których też są rodzice, że z jakiegoś powodu, kiedy idziemy z dziećmi do muzeum, czy kiedy idziemy do galerii i widzimy i podziwiamy przed panoramę racjonalną, to zapominamy o tym, że przecież te znane i uznane dzieła, no właśnie, malarzy, którzy manifestują tą przemoc, oglądamy nie z powodów merytorycznych, tylko właśnie z powodów estetycznych. Że krótko mówiąc, i to jest pewnie coś, co wywoła szczególną dyskusję wśród rodziców, że coś, co jest oburzające na poziomie moralnym, czyli na przykład przemoc, zabójstwo, mimo wszystko może być no, zachwycająca estetycznie, tak? No, mówię, bitwa pod Grunwaldem jest takim znamiennym przykładem tego, która pokazuje, idziemy, zachwycamy się tym obrazem, chociaż doskonale wiemy, że nie zachęca on do tego, co widoczne, a każe raczej zachwycać się nad pewną formą tego zjawiska. Marto, gdybyś mogła. Ja myślę tak. Z perspektywy rozwojowej na to patrząc, faktycznie jest wiele badań, wiele na temat agresji i gier. A tak jak już tutaj padło, to była pierwsza rzecz, którą zarzucono grom. I zresztą z tego nurtu one troszkę się wywodzą, chociaż nie były to zupełnie pierwsze gry, ale jednak mamy na myśli, przywołując jakieś początki, jakieś walki, tak, czy zestrzeliwanie statków kosmicznych. Faktycznie gdzieś te działania zawsze się pojawiały, ale ja myślę sobie, że tak naprawdę to nie jest do końca tak, że ta agresja, jakby przemoc w grach, czy jakieś tego typu elementy faktycznie wprost prowadzą do przeniesienia się na zachowania agresywne. My rzeczywiście dość dobrze to już z badań wiemy, że to nie jest tak, że w bezpośredni sposób takiego rodzaju przemoc na ekranie, czy taka przemoc, w której możemy też brać udział, rzeczywiście, jakkolwiek by nie była atrakcyjna, prowadzi nas do powtarzania tych samych zachowań, czy wzmaga przemoc wśród dzieci. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że taki najbardziej intensywny okres grania dla młodych ludzi, to najczęściej jest taki okres preadolescencji. To jest taki czas, nastolatki już tak naprawdę grają nieco mniej. I to jest czas, kiedy jest bardzo dużo takiego pobudzenia i takich impulsów agresywnych w samych dzieciach. I my o tym często zapominamy, ale jak sobie przypomnimy takich czwartoklasistów na korytarzu w szkole, to my naprawdę wiemy, jak wygląda przerwa. I warto o tym pamiętać, że to jest taki czas, kiedy jest bardzo dużo takich zachowań agresywnych wśród dzieci. I też nie dziwne trochę, że dzieci takie gry po prostu też lubią. Natomiast myślę, że sztuka tutaj polega na tym, nie aby chronić dzieci przed każdą agresją, z którą mogą się zetknąć. Oczywiście całym sercem jestem za stosowaniem systemu PEGI, który ułatwia nam podejmowanie tych wyborów, jeżeli dzieciom takie gry kupujemy, ale przede wszystkim jestem za tym, aby z dziećmi rozmawiać o tym, w jaki sposób
to, co dzieje się na ekranie, wpływa na ich życie i jakie decyzje mogą podejmować, dokładnie w jaki sposób mogą te konflikty rozwiązywać. Wiemy z badań również, że długa ekspozycja na takie gry pełne przemocy, brutalne, faktycznie zmniejsza poziom empatii, sprawia, że dzieci w mniej empatyczny sposób reagują na przemoc, krzywdę, która dzieje się innym, oraz tak naprawdę wiemy, że są bardziej skłonne do przyjmowania tego typu rozwiązań jako normalne. Ale sama konstrukcja gry, pamiętajmy też, to jest jedno. Drugą rzeczą, moim zdaniem równie ważną, jest to, w jakiej społeczności dziecko gra. Teraz praktycznie, kiedy gry już są totalnie online, większość z nich, dzieci łączą się z graczami tak naprawdę, z całą społecznością graczy, często nieznajomymi im osobami, a z całego świata. I tak naprawdę to, jak dana gra będzie oddziaływać na dziecko, wiąże się też z tym, jaka będzie kultura grania w tą grę w tym środowisku, w którym dziecko w nią gra, w tej grupie, w którym dziecko w tą grę gra. Więc niezależnie od tego, jaka to będzie forma przemocy, można nie odnieść krzywdy z bycia świadkiem dużej, że tak powiem, znaczącej przemocy w grze, a można odnieść krzywdę, jeżeli gra jest dość bezpieczna, ale środowisko graczy optuje, czy w jakiś sposób promuje zachowania agresywne. Nie zapominajmy też o bardzo dużym procencie takich działań cyberprzemocowych w samych grach, tak? W trakcie rozgrywki, pomiędzy graczami, i tego rodzice, nauczyciele czasem nie zauważają. To znaczy my się bardzo skupiamy na tym, czy ta gra ma element agresywny, czy go nie ma, a bardzo mało patrzymy na to, z jaką osobą nasze dziecko gra na co dzień i tak naprawdę jakie tutaj są promowane zachowania. Więc ja bym patrzyła troszeczkę dwutorowo, nie skupiałabym się tak bardzo na tym, czy w grze nie ma żadnego elementu agresywnego. Kierujmy się bardziej tym jednak poziomem wrażliwości naszego dziecka, skorzystajmy z systemu rekomendacji PEGI, popatrzmy, jak wybieramy tą grę bazowo, ale nie każda najmniejsza przemoc w grze musi nas przerażać, ponieważ my jesteśmy rodzicami, nauczycielami i to naszym zadaniem jest nie chronić dziecko przed kontaktem z jakąkolwiek przemocą, ale rozmawianie z dzieckiem i wychowywanie go do tego, aby on umiało w takich sytuacjach się odnaleźć. Myślę, jakby dla mnie z punktu widzenia osoby, która ma cokolwiek rekomendować, czy wybrać jakąś grę nawet, to jest kluczowa sprawa. Nie to, co tam się do końca znajdzie, ale to, w jaki sposób my zareagujemy na to, co zobaczymy i czy my o tym porozmawiamy, czy my będziemy udawać, że tego nie ma, prawda? Albo powiemy dziecku, nie graj w to, bo to brutalna gra. Myślę, że no to właśnie. Jest dla mnie chyba najbardziej ważne. Mhm. Mogę ad vocem pociągnąć trochę bardzo jeszcze proszę. Ten wątek Marty, bo też zwróciła na bardzo ważną rzecz uwagę, mianowicie właśnie na ten sposób, to fachowo w literaturze nazywa się mediacją, czyli na sposób, kiedy rodzic oczywiście ma dobrą relację, dobrą więź ze swoim dzieckiem, a towarzyszy mu w trakcie podejmowanych różnego rodzaju aktywności medialnych, prawda? Czyli w tym przypadku w odniesieniu do gier wideo, bo często myślę rodzice słuchają czy słyszą na różnego rodzaju szkoleniach, no tak, no mamy dziecku towarzyszyć, mamy z nim rozmawiać, no ale co zrobić, kiedy ono nie chce? No to wtedy należy zadać takie oto pytanie, a co do tej pory Państwo zrobiliście, żeby być może ono nie chce, bo nie czuje się bezpiecznie, być może ono nie chce, bo wcześniej jakoś wyśmiewaliście Państwo albo bagatelizowaliście aktywność związaną z graniem, tak? Być może ta relacja wcześniej no, nie była na tyle dobra, że dziecko po prostu nie nabrało zaufania, że może o tym rozmawiać z rodzicami, tak? Więc tutaj bardzo ważna jest relacja. Jeśli zbudujemy relacje z naszymi dziećmi, jeśli nie będziemy zostawiali naszych dzieci samych w pokoju, no bo oczywiście tak jest łatwiej, zwłaszcza w czasie pandemii jesteśmy też przeciążeni różnego rodzaju aktywnościami online, zamknięci jesteśmy na bardzo małej przestrzeni, więc no tak jest po prostu też dosyć często najwygodniej.
to potem się nie dziwmy, jeśli będziemy tak robić, to potem się nie dziwmy, że dzieci nie chcą z nami rozmawiać, albo że my nie bardzo jakby jesteśmy zainteresowani tym, co one robią i ich światem i chcemy zrozumieć, dlaczego na przykład dany bohater zachowuje się agresywnie, bo jeśli chcemy nawiązywać relacje, no to powinniśmy jednak mimo wszystko poświęcić trochę czasu na to, żeby zrozumieć, dlaczego dziecko gra, co jest takiego interesującego i ciekawego dla dziecka, jak sobie z tym radzi, może nawet powinniśmy też dzieckiem zagrać, nawet jeśli w ogóle nie jest to nasza pasja, to myślę sobie, że bardzo, bardzo ważne jest właśnie poznanie tego świata poprzez, doświadczenie, rozgrywkę razem z dzieckiem w tym świecie, zrozumienie tego świata. Ja myślę, że wielu rodziców by bardzo mocno zyskało w oczach swoich dzieci, gdyby zdecydowało się na takie, takie działania, więc no, żeby zbudować relacje, potrzebny jest wysiłek, samo z siebie nie przyjdzie. No właśnie. Proszę. Jeżeli mogę. Tak, to jeszcze z takich rzeczy, no bo wiem, że też nastolatki, albo młodsze dzieci często nie chcą nawet grać ze swoimi rodzicami, bo uważają, że no rodzice po prostu nie zrozumieją. To jeżeli chcemy jakby spróbować przekroczyć ten próg, możemy również spróbować poszukać w internecie filmów, które pokazują po prostu rozgrywkę, więc wtedy będziemy w stanie jakby bezpośrednio nawiązać do tego, co dziecko w danym momencie robi i zobaczy, że faktycznie jesteśmy tym zainteresowani. Nie musimy umieć od razu grać w grę. Możemy faktycznie oglądać je na YouTubie, posłuchać, jak inni komentują, co mówią na ten temat. Pojawia się też sporo artykułów, które omawiają gry i to, co się w nich znajduje, więc warto też się w ten sposób zainteresować. Zawsze można zrobić ten pierwszy krok. No więc właśnie, to pojawiło się tak dużo wątków i tak bardzo Państwu dziękuję za ten cenny głos, rozważny i odważny, jak się okazuje, bo przypuszczam, że przynajmniej niektórzy rodzice czy nauczyciele, którzy nas słuchają i widzą, liczyli na to, że znajdą sojuszników w tej walce, w tej nierównej walce z tym medium. Czasem okazuje się, że na tyle, na ile to możliwe i wskazane, staramy się zwracać uwagę na to, że nie tylko jest tak, że gry mogą nas czegoś nauczyć czy oduczyć, ale i my też powinniśmy się oduczyć mówienia o grach i kulturze z nimi związanej w pewien określony sposób. I od razu chciałbym tutaj przywołać takie dwie analogie, które dwie metafory, znaczy dwa argumenty, które pojawiają się w tej dyskusji i które wskazują też na pewną symptomatyczność tego zjawiska. Shapiro, nie tylko Shapiro, ale między innymi Shapiro w książce, o której wspomniałem, Nowe cyfrowe dzieciństwo, powiada, że jeśli skupić się na naszych codziennych praktykach, czyli na tym, kim jesteśmy na co dzień, to ta kategoria grania czy odgrywania, wygrywania jest szczególnie bliska naszemu doświadczeniu, bo każdy z nas odgrywa jakąś rolę, gra o coś, w pracy rywalizuje, więc ta kwestia grania, wygrywania, odgrywania jest nam bliższa i być może dlatego właśnie trudno o lepszą analogię i cenniejszy środek dydaktyczny niż gry komputerowe właśnie, które, i to druga uwaga, z jakiegoś powodu bardzo często, już o tym profesor Ptaszek wspominał, kojarzone są wyłącznie z czymś, co ma nam sprawiać przyjemność, tak? A tymczasem jeśli skupimy się na tym edukacyjnym wymiarze gier, to okazuje się, że wcale tak być nie musi, a być może nie powinno, bo gra niekoniecznie oznacza zabawę, tak? A zabawa z kolei niekoniecznie oznacza grę, że istnieją gry, które znakomicie mówią coś, czego prawdopodobnie mówią coś, co wprawdzie mogłaby powiedzieć literatura, ale w tym przekazie nie byłaby tak sugestywna. Mowa tu na przykład o grze polskiego studia, o polskiej grze, polskiego studia, grze War of Mine, która jest taką refleksją nad II wojną światową i wszystkim tymi okrucieństwami, które z nią związane, a w grze, która nie posługuje się przemocą, jakby mogła, jak to rozumiemy na co dzień. Nie chodzi tam o to, żeby kogoś zabijać, ale właśnie by komuś ratować życie, pomimo tego, że ktoś umiera, tak? Że punkt widzenia zostaje odwrócony. Więc wydaje mi się, że powinniśmy też zwracać na to uwagę. I wreszcie ta ostatnia kwestia, o której Państwo powiedzieli, ja też lubię myśleć o kulturze i o mediach z poziomu takiego społecznego, także rodzicielskiego kleju, a więc jak pewnej praktyki, którą możemy uwspólniać po to, żeby szukać jakiegoś języka z naszymi pociechami. I w tym sensie gra jest nie tylko, gra może być całkiem niezłym pretekstem, czy kontekstem i pretekstem jednocześnie do tego, żeby ten czas uwspólnić, tak?
pokaż w co grasz na przykład, tak? O co chodzi w tej grze? Gra staje się takim klejem, taką formą uczestnictwa w jakimś zorganizowanym życiu rodzinnym i o tym znakomicie też pisze Shapiro, że to, że dzieci na przykład grają w naszej obecności, wcale nie oznacza, że nie zwracają na nas uwagi. Przeciwnie, one być może chcą, żebyśmy ten czas wspólny spędzili, żebyśmy podpytali go o coś, zapytali, na czym polega ta gra i tak dalej. Chciałbym, drodzy Państwo, żebyśmy jeszcze skupili się na jednej kwestii. No właśnie, widzę, że pojawiło się pytanie, jak to jest z tym uzależnieniem od gier. To jest znowuż, wydaje mi się, ciekawe pytanie w kontekście tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, bo zazwyczaj jest tak, ja robiłem kiedyś taki przegląd, zajmowałem się zresztą językiem, za pomocą którego pedagodzy diagnozują pewne zjawiska społeczne związane z nowymi mediami i zauważyłem, że właśnie, gdy mowa o grach komputerowych, to ten wątek uzależnienia od gier komputerowych pojawia się bardzo często, natomiast nie spotkałem się z pedagogiem, który ostrzegałby od uzależnienia na przykład od literatury, tak? To znaczy okazuje się, że opisujemy dane zjawisko wyrażając, bardzo często sugerując się naszym stosunkiem wobec niego, zapominając o tym, że uzależnienie nie jest czymś wpisanym w gry komputerowe czy w nowe media, nawet jeśli w szczególny sposób z nimi związane, ale że to samo może dotyczyć literatury i o tym pisze też Shapiro, kiedy przypomina o tym, co działo się na świecie, kiedy wynaleziono druk, kiedy obawiano się, że ludzie no właśnie uzależnią się, pozamykają się w swoich pokojach, będą czytali książki, tak? Założę się, że wielu rodziców, którzy nas słucha, oddałoby więcej niż mógłbym sądzić, żeby ich dzieci były uzależnione od literatury, tak? Więc ja bym chciał właśnie podpytać Państwa, w szczególności tych, którzy zajmowali się tym zjawiskiem, jak to jest z tym uzależnieniem od gier? Czy powinniśmy bać się bardziej gier, czy bardziej uzależnienia, czy jednego i drugiego, i czy oba te zjawiska pozostają ze sobą w szczególnym związku? Kto ma pierwszy odpowiedzieć? To może ja coś powiem na temat uzależnienia, bo to jest też ciekawa bardzo sprawa, ale troszkę może przekornie od drugiej strony. Poza tym, że rzeczywiście my od jakiegoś czasu faktycznie mamy taką jednostkę chorobową, tak, jak uzależnienie od gamingu, uzależnienie od gier w DSM-ie, czyli w tym amerykańskim systemie klasyfikacji chorób, ono istnieje już od jakiegoś czasu, w systemie ICD-10, już nie 10, niedługo w kolejnej, będzie od 2022 bodajżeby roku obowiązywało. Pojawiają się te klasyfikacje i faktycznie istnieje coś takiego. Jest to taka jednostka chorobowa jak uzależnienie od gier. Natomiast to jest coś, co dotyczy, to jest zjawisko, które dotyczy naprawdę procenta. I chciałabym pokazać to może troszkę z innej strony, tego jak bardzo my mamy tendencję do takiego etykietowania i stygmatyzowania. Jeżeli boimy się jakiegoś zjawiska, jeżeli czegoś do końca nie rozumiemy, to też używamy pewnych skrótów myślowych, co jest naszą ludzką naturą zresztą. I wokół gier rzeczywiście wytworzyła się taka mgła troszkę, która sprawia, że nazywamy każdą aktywność, głównie związaną z czasem przesiadywania przed grą, uzależnieniem od gier. To jest bardzo krzywdzące. Z wielu różnych powodów, ale po pierwsze dlatego, może wymienię kilka. Po pierwsze dlatego, że sam fakt uzależnienia czy szkodliwego, nadmiarowego korzystania z gier, ale też z internetu, też z mediów społecznościowych, chociaż to już nie jest ujęte w klasyfikacjach, tak naprawdę rozpatrujemy głównie kategorią czasu. Czyli nasze dziecko siedzi tyle i tyle godzin, to znaczy, że jest uzależnione. I to jest duży błąd, ponieważ przede wszystkim patrzmy na to, jaka jest jakość tego używania. I musimy, myśląc o jakichkolwiek problemach z korzystaniem, my tak naprawdę musimy zwracać uwagę na wiele czynników, na wiele aspektów związanych z tym, jak dziecko funkcjonuje w innych obszarach. Nie tylko skupiając się, koncentrując się na czasie przed ekranem. To jest pierwszy błąd, który popełniamy.
Drugi błąd to jest taki, że etykietowanie dziecka, mówienie czy dziecku własnemu, czy uczniom, jesteś uzależniony, to już jest uzależnienie, sprawia, że tak naprawdę my dziecku przypisujemy pewną etykietę, która, no co może on z nią zrobić? To jest prosta droga do wyuczonej bezradności. No jestem uzależniony, no okej, no to jestem. To co ja mogę z tym zrobić? Jestem bezradny wobec tego. To niech już tak będzie, tak? To natomiast, czego nie podejmujemy, ponieważ to jest też bardzo trudne i to też nie jest żaden zarzut, bo to jest realnie trudne, to jest nauka, jak higienicznie korzystać, jak dobrze korzystać z wszelkich nowych technologii, nie tylko tak naprawdę z gier. To jest trudne. Każda osoba, ja zawsze używam tego przykładu, ale myślę, że on dobrze trafia do dorosłych aktualnie, każdy z nas ma doświadczenie prawdopodobnie takiego binge-watching, czyli takiego siedzenia nad serialem po prostu od pierwszego odcinka do ostatniego w jeden weekend. Nam też jest się ciężko oderwać, jeżeli w czymś uczestniczymy, coś nas mocno angażuje. Dlaczego dziwimy się, że to jest trudne dla nastolatków albo dla jeszcze młodszych dzieci? I my bardzo często jako dorośli mamy takie podejście, weź to wyłącz, weź już to wyłącz, siedzisz za długo, nie zastanawiamy się, co dziecko tam robi, czego to go uczy, dlaczego tak naprawdę poświęca tyle czasu, ponieważ mamy w głowie taką fantazję o tym, że takie założenie, że jeżeli dziecko siedzi długo, to znaczy, że jest uzależnione, ale nie widzimy tego, że dziecko siedzi przy grach, ponieważ się nudzi. To jest najczęstszy przykład, najczęstszy powód tego, że dziecko nadużywa w jakiś sposób na przykład gier komputerowych. Nie umie znaleźć sobie alternatywy. Dziecko być może w grze ma jedyną możliwość w swoim życiu, aby osiągnąć sukces, aby pokazać i rozwinąć swoje umiejętności, możliwości. Więc sięga po to, ponieważ tam jest kimś, na przykład prowadzi swoją drużynę ku oświetlanej przyszłości, w przeciwieństwie do tego, co dzieje się w jego życiu offline. Co jeszcze? Może jest nieśmiałe, wycofane i w związku z tym czas spędzany w grze no, po prostu jest czasem kontaktu, który jest łatwiejszy do nawiązania niż w realu. Może nasze dziecko ma dużą potrzebę posiadania, kolekcjonowania wrażeń, posiadania wielu wrażeń, może jest jakby potrzebuje tych bodźców, tak? Może ma jakieś trudności psychologiczne w kontakcie z rówieśnikami w domu, wtedy to jest ta potrzeba eskapizmu, o którym już też była mowa. A może po prostu jest to nawykowe, łącząc to troszkę z nudą. Nie bardzo wiem, co ja właściwie robię, no to sięgam po smartfona i odpalam grę. Nie wiem, co zrobić. Jest tyle powodów i rozwiązanie każdego z tych powodów, znalezienie remedium na to jest inne. A my bardzo często ten cały kalejdoskop, ten cały wachlarz powodów, dla którego my sięgamy po nowe technologie, po gry, ograniczamy do jednego. Do tego moje dziecko ma problem, bo dużo siedzi, więc jest uzależnione. Ja bym tak odwróciła tę sytuację. Jeśli mogę, ja śledziłem dosyć uważnie tę dyskusję, która doprowadziła do pojawienia się tej kategorii, tej jednostki właściwie chorobowej, bo tak niestety trzeba to nazwać. Z perspektywy medycznej jest to po prostu jednostka chorobowa. No i to była dyskusja zarówno wśród psychiatrów, jak i wśród psychologów. Pamiętajmy o tym, że jedna to jest klasyfikacja psychologiczna, druga to jest klasyfikacja psychiatryczna używana przez lekarzy psychiatrów, czyli ICD-11 to psychiatryczna, DSM-4 to psychologiczne. Zatem ta dyskusja, proszę Państwa, to trochę kompromis jest pomiędzy propozycjami, żeby skoncentrować się przede wszystkim na uzależnieniach od internetu, ponieważ właściwie dyskusja na temat uzależnienia od internetu to jest dyskusja, która się zaczęła w latach 90., kiedy zaobserwowano rzeczywiście, że ten internet jako nowe medium bardzo mocno angażuje. No ale to, co Marta powiedziała, jest niezwykle istotne. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest oczywiście to, że uzależnienie czy nadużywanie należy rozpatrywać w kategoriach pewnych symptomów.
czyli że jest to jakaś informacja dla nas, że być może coś nie tak jest w tym środowisku, w którym dziecko funkcjonuje, prawda? Że to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest też taka, że o uzależnieniu oczywiście możemy mówić wtedy, kiedy jest szereg czynników spełnionych, ale taki główny czynnik to przede wszystkim konsekwencje, negatywne konsekwencje dla funkcjonowania. No i tutaj rzeczywiście, jeśli na przykład zauważymy, że nie wiem, dziecko koncentruje się na grze, ale na przykład robi to kosztem nauki, kosztem ocen, zaczyna się źle uczyć, zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki. Na przykład podczas edukacji zdalnej jest o to łatwo, tak? No, to też jest takie ciekawe, proszę Państwa, ja tutaj sięgnę sobie do naszych badań, które robiliśmy na temat edukacji zdalnej i okazało się, że wśród naszych badanych uczniów z różnych typów szkół aż 28% badanych uczniów deklarowało, że podczas lekcji, proszę Państwa, bardzo często lub często grało w gry. No i teraz pytanie jest, prawda, grało w gry, bo się nudziło, być może się nudziło, prawda, albo grało w gry, być może dlatego, że odczuwało taką wewnętrzną presję i potrzebę, żeby jednak grać w gry, albo może jedno i drugie odczuwało presję i się nudziło. Trudno jest oczywiście to wyjaśnić. Więc te dwie rzeczy, czyli pierwsza rzecz to konsekwencje negatywne i wtedy rzeczywiście, jeśli obserwujemy te negatywne konsekwencje, to możemy mówić, że jest jakiś problem i trzeba to po prostu nazwać problemem. Na przykład dziecko nie chce jeść, albo tyje, grając w gry internetowe, albo się izoluje, no to dobrze jest się temu bardzo uważnie przyjrzeć. A druga rzecz to jest właśnie kwestia tego jakby objawu i symptomu pewnego zakłócenia. W terapii systemowej mówi się zakłócenia w systemie rodzinnym pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, więc być może jest to jakieś zakłócenie tutaj w tym systemie, jakim jest rodzina. Szalenie ciekawe te uwagi, no właśnie, reprezentowane przez badaczy, przez duże B, które opierają się na twardych danych empirycznych. Także inspirujące dla kogoś, kto urefleksyjnia tą kwestię na poziomie teoretycznym. Ale wydaje mi się, że uczciwość intelektualna nakazuje też, abyśmy, oczywiście nie wylewając dziecka z kąpielą, zwrócili uwagę na to, że no właśnie, można mówić o grach komputerowych jako pewnych formach tekstualnych, które komuś, czemuś, do czegoś służą, ale można, a być może nawet powinniśmy, musimy pamiętać o tym, że o czym już mówiłem wcześniej, że gry to także część wielkiego przemysłu, dla którego, z punktu widzenia którego nawet najbardziej zaangażowany gracz jest przede wszystkim najłatwiejszym do zdobycia klientem. I tutaj pytanie do Ani, jak to, bo przecież nie jest tak, że absolutnie wszystko, co związane z grami i kulturą gier komputerowych, zasługuje na uznanie, na pochwałę i na to, żeby odpierać ataki zaniepokojonych nauczycieli czy rodziców, że są pewne zjawiska, są pewne praktyki, które przemysł growy uskutecznia, które są no, albo wątpliwe moralnie, albo po prostu moralnie naganne. Mówię tutaj o takich strategiach jak free to play czy pay to win, które rzeczywiście mogą budzić niepokój, ale nie ze względu na to, że są charakterystyczne, no właśnie, być może nie ze względu na to, że dotyczą wyłącznie gier, ale dlatego, że przemysł growy w szczególności upodobał sobie tą formę rozrywki, tą formę przekazu i skutecznie z tego wykorzystuje. Bardzo bym chciał, żebyśmy no już po tym wszystkim, co dobrego udało nam się opowiedzieć o grach, zwrócili też uwagę jednak na to, że są pewne zjawiska, na które trzeba uczulać i warto uczulać, bo jeśli mamy być uczciwi w stosunku do tej kultury, do kultury gier komputerowych, jeśli mamy się o nią troszczyć, to ta krytyka jest jak najbardziej zasłużona. I tutaj chciałbym rozpocząć od Ani. Jak to wygląda z perspektywy studia, w którym pracujesz? Tego typu zjawiska są czymś, czego chcecie unikać w przypadku swoich produkcji, czy przeciwnie? Proszę.
Znaczy tak, jeżeli chodzi o moją firmę, to tak, zdecydowanie tego unikamy, ale to też wydaje mi się, że z punktu widzenia takiego, że jakby nie przyjęliśmy strategii uzależniania od siebie graczy, tylko chcemy im przekazać jedną konkretną historię, która się zamyka jakby w ramach gry, którą zakupują. Więc to też jest dość istotne, bo jeżeli mówimy o takich schematach uzależnień, to to musi być coś, co dotyczy gry, która jakby progresuje razem z graczem, czyli gracz potrzebuje się zaangażować w tą grę i bardzo długo jakby z tego zaangażowania nie wyjdzie. I tutaj raczej bardziej mówimy o grach takich na telefony, które polegają na tym, że gracz gra po prostu codziennie, wykonując cały czas jakieś zadania, które wymagają od niego tego, żeby właśnie wziął, odpalił telefon i wykonał te zadania. I a propos tego, co mówiłeś, no to właśnie free-to-play nie wszystkie są złe, żeby tylko nie robić jakiegoś takiego generalnego określenia, że wszystkie free-to-play gry są najgorsze. Bardziej chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób te free-to-play funkcjonują, bo właśnie ten schemat pay-to-win, czyli sytuacja, w której gracz może faktycznie zaangażować bardzo dużo swoich środków, które są czasem albo energią jego, na to, żeby osiągnąć jakiś wynik, może zastąpić na przykład wydawkowaniem określonej puli pieniędzy. No i w tym momencie mamy do czynienia właśnie z takim schematem, albo angażuję dużo czasu, czyli poświęcam znowu energię i swój czas na to, żeby grać, albo poświęcam dużo pieniędzy. I też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli właśnie angażujemy jakby pieniądze i jakieś środki finansowe w grę, to znacznie trudniej jest nam potem z tej gry zrezygnować. I takie właśnie gry, które też wymagają od nas zakupów, typu mamy mikropłatności, albo mamy taką sytuację, gdzie mamy lootboxy, czyli pudełka, z których wypadają nam różne nagrody, to wówczas są to gry, które bardzo łatwo uzależniają graczy. I dlaczego się tak dzieje? No to głównie właśnie działają te schematy hazardowe, które ludzie mają u siebie w mózgu, czyli zainwestowałam już jakąś pulę pieniędzy, więc nie chcę się wycofać, ponieważ nie chcę tego wszystkiego stracić. Tak samo zainwestowałam już jakąś swoją pulę czasu, więc też nie chcę się wycofać, żeby nie stracić tego całego progresu. Pojawia się też taki wyścig szczurów trochę, czyli jeżeli na przykład mamy tablicę wyników, gdzie pojawiają się inni gracze, to widzimy, że ten inny gracz, którego próbowaliśmy prześcignąć, jest teraz lepszy od nas, więc znowu próbujemy go dogonić i nie chcemy po prostu spaść w rankingu. Więc to są jakby takie dwa największe schematy, wydaje mi się, które działają, jeżeli chodzi o uzależnienie od gier. I no warto tutaj właśnie zwrócić uwagę na te gry głównie online'owe, bo one, gdzie właśnie mają ten aspekt społeczny, potrafią dość mocno właśnie kłaść nacisk na to, żeby w ten sposób zarabiać na swoich użytkownikach. No i też właśnie na tych grach na telefony, bo one też stosują ten sam schemat, czyli po prostu gram na początku za darmo, ale potrzebuję na to poświęcić bardzo dużo czasu i te gry cały czas progresują, czyli nie mamy czegoś takiego, że to jest jakby zamknięta całość. To nie zmienia faktu, jeśli dobrze zrozumiałem, że jako projektantka gier uczulasz na te zjawiska i stać cię na to, żeby i masz tą odwagę, żeby tam, gdzie to wskazane i możliwe, no, krytycznie odnieść się do tych schematów. Nie jest więc tak, że sama jako projektantka z tego korzystasz, przeciwnie, że wasze studio robi co w mocy, żeby no, odeprzeć ewentualną krytykę, która mogłaby się w związku z tym pojawić. Dokładnie. Nie, no oczywiście, jak każde medium, wszystko może uzależnić, wszystko może być negatywne. Warto tylko zwrócić uwagę na to, po co się sięga i po co sięga dziecko w tym przypadku. Ja podobne pytanie chciałbym zadać panu profesorowi. Grzesiu, w swojej książce poświęcasz sporo miejsca na temat takich zjawisk jak danetyzacja, a więc to jest takie akademickie pojęcie, czyli chodzi o pewne zjawisko, które polega na tym, że internet niejako uczy się nas na podstawie naszych czynności, na podstawie naszych ruchów w sieci i że gry nie są od tego wolne. Wydaje mi się, że to się w jakiś sposób wpisuje też w kontekst gier komputerowych, które uczą się nas na podstawie naszych słabości, możliwości, niemożliwości, zdolności, pewnych upośledzeń i tak dalej. Chciałbym, żebyś również skomentował to, w jaki sposób wpisuje się to w to, czym się zajmujesz. No oczywiście, proszę Państwa, no, gry, zwłaszcza gry cyfrowe, to w grach cyfrowych pozostawiamy mnóstwo śladów naszej aktywności. Więc też powinniśmy o tym pamiętać. No, te mikropłatności chociażby tutaj, o których Anna wspomniała, no to też jest jakiś ślad, no bo jednak wykonujemy ją z jakiegoś telefonu albo z karty, czyli jakby dołączamy też szereg różnych innych danych, ale to jest jedna rzecz. Oczywiście samo śledzenie ruchów, działań naszej rozrywki, no też jest gdzieś zapisywane, też są gromadzone dane, które mogą służyć deweloperom czy programistom do na przykład ulepszania tych produktów, wprowadzania pewnych zmian.
To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że też obserwuje się, medioznawcy zwłaszcza bardzo mocno na to zwracają uwagę, że też zjawiska, które występują w świecie pozagrowym, czyli dezinformacja, fake news, także przenikają do gier wideo. Zwłaszcza tych gier o charakterze społecznym, zwłaszcza tych gier, w których gra się zespołowo w różne tematy, tych gier przeglądarkowych, czyli też stanowią takie bardzo łatwe narzędzie i pole do manipulacji i do dezinformacji, do rozsiewania pewnych fałszywych poglądów czy przekonań na określone tematy. Więc to są takie zjawiska, które również obserwujemy jako naukowcy w tego typu rozrywkach growych. To też powoduje, że i rodzice, i nauczyciele powinni jednak zdawać sobie z tego sprawę i być wyczuleni na to, że takie zjawiska. No, wiecie Państwo, to jednak powinniśmy o tym pamiętać, że to jest taka przestrzeń, bardzo łatwa przestrzeń do tego, żeby właśnie, zwłaszcza na młodych odbiorcach, młodych użytkownikach, wpływać na tych młodych użytkowników i młodych odbiorców, więc tutaj musimy pod tym względem też być bardzo ostrożni, no i dobrze jest wiedzieć właśnie w co grają, co robią, co ich interesuje, dlaczego jest to dla nich ważne, jakiego typu są to rozgrywki, bo dużo się słyszy o tych zjawiskach, które mają też ten wymiar taki nieetyczny. Dziękuję pięknie, dziękuję. Marto, jeśli chciałabyś jeszcze zabrać głos, to bardzo proszę. Ja właściwie myślę, że znowu powiem coś bardzo prostego, ale dla mnie zawsze to jakoś przywołuje to we mnie zawsze jakiś taki dylemat, no właściwie czy my w tym momencie mówimy o grach cyfrowych, bo tak naprawdę to jest tylko jedno z narzędzi. Jeżeli my dajemy dziecku dostęp do internetu, to jest pytanie, czy dajemy, czy dziecko bierze sobie ten dostęp samo, i to jest kolejne pytanie wychowawcze, to właściwie ono jest po prostu narażone na zetknięcie się z tego rodzaju zjawiskami. Jest narażone na cyberprzemoc, jest narażone na hejt, jest narażone na dezinformację, ponieważ tak działa internet. Takie rzeczy tam się mogą znaleźć, po prostu. I my tego nie unikniemy, to znaczy nie jesteśmy w stanie ochronić dzieci przed tego rodzaju zjawiskami. One po prostu będą częścią sieci i będą pokłosiem tego, że w tej sieci możemy spotkać się praktycznie z każdym. Więc myślę, że nie tędy droga, aby zabraniać tego, czy aby to jakoś ostro reglamentować, a o tym rozmawiać po prostu. Mi brakuje edukacji medialnej w szkole. Naprawdę jako ważnej działki. Nie chcę teraz powiedzieć przedmiotu, bo wiem, jak przeciążeni są nauczyciele, wiem, jak przeciążone są szkoły, ale nasze życie się toczy w sieci, o której dzieci naprawdę czasem niewiele wiedzą. One świetnie poruszają się w tym, w czym poruszają się na co dzień, ale my z badań wiemy, jak na przykład niewielki procent młodych ludzi w ogóle w jakikolwiek sposób weryfikuje informacje, sprawdza źródła. No to jest naprawdę mały odsetek młodych ludzi, więc oni są podatni na dezinformacje, są podatni na fake newsy, są podatni na różnego rodzaju wpływy, które również będą, owszem, dopływać do nich poprzez społeczności związane z grami komputerowymi, tyle że nie tędy droga, aby kontrolować to tylko i wyłącznie w grach. Droga, wydaje mi się, jest tędy, aby rozmawiać, że takie rzeczy w sieci mogą ich spotkać i uczyć, w jaki sposób mają je rozpoznać. I my naprawdę możemy na podstawie różnych doświadczeń, chociażby grania wspólnie z dzieckiem albo zapytania, a o czym rozmawiacie na tym czacie podczas grania na przykład, poruszyć bardzo ważne problemy. Jeżeli dziecko gra w jakąś kontrowersyjną grę,
możemy zapytać, hej, ale jaki masz stosunek do tego i tego, co o tym myślisz, co tam w tej grze się dzieje, jak ty się z tym znajdujesz, tak? My mamy bardzo duży wpływ jako dorośli do podjęcia dyskusji i pokazania dziecku też, masz taką wolność do myślenia w swój własny sposób, tylko w ogóle najpierw, żeby wiedzieć, że masz tą wolność, to musisz zauważyć, że w ogóle jakiś przekaz jest ci dawany, tak? Musisz być krytyczny do tego, w stosunku do tego, co do ciebie przychodzi. I to jest nasze zadanie i my tego nie unikniemy, znaczy nasze zadanie jako dorosłych jednak. I to nie jest kwestia gier komputerowych, to jest kwestia bycia połączonym globalną siecią. Ja się dołączam do tego apelu, przy założeniu, że ta wolność nie jest równoważna z dowolnością, to oczywiście dołączam się do tego apelu edukacji medialnej, myślę, że wszyscy byśmy się pod tym podpisali i że gry komputerowe mogą być narzędziem, które będzie skuteczne w zakresie tego, co rozumiemy przez edukację medialną, a jak sądzę, rozumiemy przez nią wprawdzie edukację przez media, ale jest też w dużej mierze o mediach, a więc no, tym, że językiem, za pomocą którego mówimy o nowych mediach, niekoniecznie musi być język nowych mediów. To jest zjawiska, które towarzyszą nam od początku, a więc ta kategoria prawdy, dobra i jakoś rozumianego piękna i tym podobne. Mili, myślę, że to jest ten moment, w którym warto oddać głos naszym uczestnikom. Zaznaczyłem sobie już pierwsze pytanie, które no, jest pewnym komentarzem właściwie niż pytaniem samym w sobie, ale myślę, że wartym, żeby się przywołać. Otóż Damian Gałuszka, autor też znakomitej książki o grach komputerowych, pisze: kilka lat temu Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadził badanie wśród nauczycieli, w którym pojawiły się zarzuty, że gry niejako zmieniają podejście dzieci do nauki. Uczniowie coraz częściej odrzucają tradycyjne metody nauczania, bo zdaniem badanych nauczycieli są zachwycone responsywnymi i pełnymi bodźców grami. Wniosek jest taki, że niektórzy nauczyciele wolą stagnację i trzymanie się tego, co znane, zamiast wykorzystanie gier w praktyce dydaktycznej. Wykorzystanie gier w praktyce dydaktycznej wymaga ich poznania zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym. To dodatkowy wysiłek i zupełnie inny niż w przypadku tradycyjnych mediów, na które nie każdy jest chętny. Dodajmy tego sporo uprzedzeń i panik moralnych wokół gier, które ciągną się od lat 90. XX wieku. Myśmy w dużej mierze już to skomentowali, mówili o tym, ewentualnie jeśli jest ktoś z Państwa, kto chciałby jeszcze dodać coś do tego, Grzegorzu, Marto, Aniu, jeśli ta uwaga jest szczególnie cenna, to bardzo proszę. Znaczy ja może tylko dodałbym do tego jedną rzecz taką, że oczywiście łatwiej jest, to chyba też się nawet w komentarzach pojawiło, że łatwiej jest na pewno nauczycielom, którzy też są graczami, włączać gry cyfrowe w swoją pracę, w obszar edukacyjny, no bo jakby oni doskonale rozumieją i potrzeby, mechanizmy i też dostrzegają te ewentualne jakieś trudności. Więc to tylko taki mój komentarz do tego. Ja bym chciała coś dodać. Wiecie Państwo, nie wiem, czy pamiętacie taki czas z pierwszych klas szkoły podstawowej, kiedy uczyliśmy się liczyć na patyczkach, kasztanach, guzikach i tego typu różnym sprzęcie zaawansowanym i tworzyliśmy zbiory, rozdzielaliśmy, dodawaliśmy, odejmowaliśmy. No to się nie dzieje bez przyczyny. Do pewnego wieku dzieci muszą widzieć konkret, tak? To jest związane stricte z ich rozwojem, z tym, jakie operacje są w stanie prowadzić w swoim umyśle. I chciałam powiedzieć, może w kontrze do naszego, znowu w kontrze do naszego panelu, gry nie zastąpią wszystkiego. Ekran nie zastąpi doświadczania. Nie każde doświadczanie jest takie samo. I ja myślę sobie, nie każdy nauczyciel musi korzystać z gier. Ten nauczyciel, który czuje się dobrze, pewnie, który to lubi, który uważa, że wzbogaci to jego warsztat, fantastycznie, ale inny nauczyciel, który nie czuje się tutaj pewnie, nie widzi, nie za bardzo odnajduje się w tym świecie, nadal jest świetnym nauczycielem. Jakby nie róbmy niczego na siłę, potrzebne nam są obie ścieżki, i ta tradycyjna, i ta nowoczesna. Nie każdy musi łączyć je obie. Nie każdej rzeczy nauczymy się poprzez ekran, niektórych rzeczy musimy nauczyć się po prostu fizycznie, trzymając je w garści.
Więc ja bym chyba nie miała jakiejś ani takiej obawy, że tego nie robimy w szkołach masowo, ani takiej obawy, że nagle będziemy to robić masowo i wszyscy się przeniesiemy do wirtualnego świata. Myślę, że nie, że spokojnie, będzie i tak, i tak. I to naprawdę posłuży dzieciom. Ja myślę, Marto, że nie ma potrzeby, żeby zwracać uwagę na fakt, że jest to w kontrze do panelu, bo wcale nie jest. Myślę, że nikt tutaj nie zakłada, że gry komputerowe są w stanie wyręczyć nas z tych podstawowych obowiązków wychowawczo-socjalizacyjnych. Ale no właśnie, myślę, że to już nie dotyczy młodych nauczycieli, którzy siłą rzeczy grali gry jako dzieci. Oni wchodzą w ten świat bez uprzedzeń i wysiłku. Właśnie pojawia się niekiedy taka sugestia wśród badaczy, że bez względu na to, co byśmy myśleli o grach, co myślałoby minione pokolenie, dla obecnego pokolenia gry komputerowe będą czymś bardzo naturalnym, bo rzeczywiście dorastali w tym świecie cyfrowym. Co więcej, niektóre raporty zwracają uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, o którym mówi się rzadziej, a jest szalenie interesujące. Mianowicie jest taka kategoria, która wyjaśnia to zjawisko, nazywa się guilty pleasure. To jest takie poczucie przyjemności, się wstydzimy. Okazuje się, że nawet jeśli niewielu, to jednak są nauczyciele, którzy mogliby w bardzo znaczący sposób uatrakcyjnić swoje zajęcia. Ale no właśnie, wychodzą z założenia, że reprezentują instytucję, która kulturę rozumie przez duże K, w związku z tym mówienie, że się gra w gry, byłoby niegodne tego, żeby nauczyciel mógł reprezentować tę instytucję, w związku z tym on wstydzi się tego, że jest graczem, a jednocześnie jest nim i trochę pod dobrowolnym przymusem musi udawać, że jest inaczej niż jest. To jest mój komentarz do tej uwagi Pawła, który zwrócił uwagę na ten element. Jeśli Państwo macie podobne doświadczenia w tym względzie, to bardzo proszę. Czy ktoś chciałby skomentować? Halo, czy my się słyszymy? Tak, słyszymy się. Tak, okej, okay, myślałem, że szukam jeszcze innych interesujących pytań. Pojawia się tutaj jeszcze jedno, pozwólcie Państwo, że zwrócę uwagę na to. O właśnie, bardzo, bardzo ciekawa uwaga. Zawsze jako przykład podaję swoje doświadczenie. Znowuż Paweł, grając w gry nieedukacyjne jako uczeń liceum, nauczyłem się języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim. Stało się tak zupełnie bez mojej świadomości. To jest uwaga, która często pojawia się przy okazji memów, które znowu pojawiają się zawsze w okresie egzaminów, głównie maturalnych, w którym gracze oficjalnie dziękują przedstawicielom czy autorom grom za to, że zachęcali ich do tego, żeby nauczyć się języka obcego. I rzeczywiście tak jest, że gry edukacyjne chyba mogą faktycznie spełniać tą funkcję lingwistyczną w dużo bardziej atrakcyjny sposób niż tradycyjne nauczanie. To nawet nie wiem, czy jest tutaj z czymkolwiek polemizować. Bardzo proszę, jeśli jest ktoś, kto chciałby skomentować, to jest ten moment. Ja jedynie doszerzyłabym to, że właściwie nie ma takiej dziedziny, tak, której nie możemy pogłębić, no ale to jakby pokazuje nam, jak bardzo istotne jest to nauczanie mimowolne, tak, gdzie my sami motywujemy się do tego, aby zdobywać więcej. No jest to pewna sztuka, jest to duży ukłon mój też ze strony twórców gier, bo właściwie to wszystko opiera się tak naprawdę na własnej motywacji, na zdolności utrzymania takiej motywacji gracza, takiego wyważenia poziomu trudności do możliwości gracza, aby było to płynne i aby ta rozrywka, nie tylko rozrywka, ale też zdobywanie kolejnych umiejętności
było w stanie wytrzymać frustrację, tak? Jaka pojawia się, kiedy coś nam się nie udaje. Ale ja myślę, że ten balans delikatny pomiędzy frustracją a postępem jest znany tutaj chyba każdemu nauczycielowi przez sam proces edukacyjny, no bo tak naprawdę czym to się różni? To jest to samo. Pani, jest wiele interesujących pytań, na pewno nie wszystkie uda nam się odpowiedzieć, ale pani Agnieszka pyta na przykład, teraz mamy edukację zdalną w czasie pandemii, czy nauczanie z zastosowaniem gier jako na przykład nowa forma zadań z matematyki może doprowadzić ucznia do uzależnienia od formy uczenia się, czy takie uzależnienie będzie niebezpiecznym? To dyskusyjne, naprawdę trudne do zdiagnozowania. Myślę, że to jest szalenie interesująca kwestia. Niewiele nam zostało czasu, ale prosiłbym jeszcze o komentarz pana profesora w tym względzie. Znaczy, myślę sobie, że raczej mowy o uzależnieniu od jakiejś formy uczenia się nie możemy tutaj mówić o jakiejś formie uzależnienia się. To wszystko to, co pozytywnie wpływa na uczenie się, jest po prostu traktowane jako coś, co sprzyja temu uczeniu się. Jeśli akurat tutaj zastosowanie gier może się temu przysłużyć, to jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Aniu, Marto, jeśli byście chciały jeszcze skomentować to. Co do tego akurat nie mam, ale jeżeli mam mało czasu, to wydaje mi się, że chciałam odpowiedzieć pani Marcie. Marta 1 zadała pytanie, jeżeli mogę. Bardzo proszę. Tak, czy jest możliwe wprowadzenie takiej technologii do gier edukacyjnych? Więc ta technologia, z tego co udało mi się przeczytać dość szybko, to jest po prostu system, który uczy się i wykrywa mowę nienawiści, która dość często pojawia się właśnie w takich grach, które są grami społecznymi. I tutaj takie już systemy działają. To są machine learning, czyli takie systemy, które uczą się na podstawie różnych zachowań użytkowników, tego jak wykrywać właśnie te zachowania agresywne. Tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest nadal maszyna, czyli ona musi przewertować mnóstwo informacji i bardzo często nie jest stuprocentowo zero-jedynkowa, czyli nie potrafi wykryć wszystkiego. I gracze też, pomimo tego, że w wielu grach pojawiają się już cenzury słów, które właśnie są mową nienawiści, potrafią to obejść i używają i tworzą zupełnie inne, nowe sformułowania. Więc też jednak, jeżeli chcemy, żeby dziecko jakby unikało spotkania się z negatywnym, agresywnym zachowaniem ze strony osób po drugiej stronie, to warto po prostu nauczyć je tego, w jaki sposób ma takie zachowanie na przykład ignorować, albo jak do tego podchodzić, żeby na przykład nie brać tego do siebie, tak? Więc wydaje mi się, że bardziej warto na to zwrócić uwagę, niż liczyć na to, że my jako twórcy gier będziemy w stanie jakby zapanować nad wszystkimi osobami, które grają w nasze gry, bo no siłą rzeczy jest to po prostu niemożliwe. Dziękuję bardzo. Jeszcze dopowiem, jeżeli mogę, ignorować, ale też zgłaszać. Ja myślę, że to jest kwestia też takiego uczenia dzieci, nastolatków odpowiedzialności za takie wspólne środowisko, jakim jest no nie tylko cały internet globalnie, ale też na przykład ich grupa, w której grają, tak, serwer, na którym grają, gracze, z którymi się spotykają. No to troszkę tak jak z cyberprzemocą, tak? Jeżeli cyberprzemoc się odbywa pomiędzy małą grupą, ale patrzy na to ogromna grupa. Jeżeli ta ogromna grupa przestanie być widownią, która ignoruje tylko i wyłącznie, albo bierze udział wręcz w takim nakręcaniu takiego hejtu, czy w mowie nienawiści, no to wtedy sprawa jest przegrana. Natomiast jeżeli my zaczniemy zwracać uwagę dzieciom na to, że one mogą powiedzieć nie, one mogą nie być tym takim niemym świadkiem, który nic nie powie, a mogą właśnie na przykład zareagować, mogą zgłosić to do administratora, do osoby, która prowadzi daną rozgrywkę, czy serwer, na którym ta rozgrywka się odbywa, to jeżeli tych zgłoszeń zacznie się robić coraz więcej, to przestanie być taka norma, na którą my cicho przyzwalamy. Mamy szansę wytworzyć nowe normy i chyba też o to nam trochę chodzi, aby dzieci też czuły, że one są takimi świadomymi, aktywnymi nie tylko odbiorcami, ale twórcami tej przestrzeni. I że jeżeli jest im z czymś niedobrze i niewygodnie, to też mają prawo powiedzieć, nie zgadzam się na tego rodzaju postępowanie czy działanie. Więc ja bym też bardzo była za takim namawianiem jednak do tego, aby aktywnie zgłaszać tego rodzaju niepożądane sytuacje podczas gier, aby uczyć dzieci, że mają prawo powiedzieć nie, że mają prawo też zrezygnować z grania w pewnym konkretnym miejscu, znaleźć sobie inne, jeżeli dzieją się tam rzeczy, które w jakikolwiek sposób je krzywdzą albo kiedy patrzą na krzywdę innych też.
Więc to jedyne, co chciałam dodać do tego, że jakby uczmy tej aktywnej postawy, że właściwie ja też jestem odpowiedzialny za miejsce, w którym jestem. Dziękuję, dziękuję pięknie za ten cenny głos. Drodzy Państwo, to jest ten moment, w którym powolutku będziemy się żegnać. Pozwólcie, że trzy zdania, które podsumowałyby tą dyskusję. No zawsze jest tak, że panel, przy okazji panelu pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi i że ze względu na ograniczoną formułę, jak się okazuje, także problemy techniczne, skazani jesteśmy na pewne skróty myślowe, które same w sobie mogą być inspirujące i stać się pretekstem do tego, by zorganizować podobne panele, być może w towarzystwie tym samym, być może w innym, być może przez kogoś innego, przy okazji zupełnie innego wydarzenia, ale wydaje mi się, że przynajmniej do jednego wniosku wszyscy tutaj doszliśmy i też nie ma, nikt by, jak sądzę, nie polemizował z tym, że gry komputerowe mogą i bywają nośnikiem cennych poznawczo znaczeń i że być może w większym stopniu niż od samych gier zależy od nas, jak i do czego je wykorzystamy. Że dzisiaj mowa już nie o grach, ale o kulturze z nimi związanej, o wydarzeniach, o zdarzeniach, obyczajach, praktykach, o języku, za pomocą którego o tych grach mówimy. Że wreszcie nie jest tak, że spotykamy się tutaj tylko po to, żeby mówić, żeby afirmować zjawisko, o którym mówimy, ale także po to, by krytycznie spojrzeć na to, co nas niepokoi, a czynimy to przede wszystkim w trosce o to, żeby kultura gier rzeczywiście była kulturą, która w większym stopniu niż z przemysłem będzie właśnie miała do czynienia z pewnymi zdarzeniami kulturotwórczymi. Tak wiele pytań, których nie udało mi się zadać i pewnie odpowiedzi, które byśmy oczekiwali, mogłyby być zupełnie inne. Niemniej chciałem Państwu wszystkim podziękować za uczestnictwo w wydarzeniu. Dziś mówiliśmy głównie o grach w kontekście młodych ludzi, o dzieciach, ale być może przy okazji kolejnego panelu porozmawiamy o tym, w jaki sposób dorośli grają w gry i jak dla nich jest to, w jaki sposób dla nich granie ma pewną wartość kulturotwórczo-poznawczą. Pięknie Państwu dziękuję. Ja nazywam się Łukasz Androsiuk, a moimi gośćmi byli Marta Witkowska, Anna Oborska-Szybisz i profesor Grzegorz Ptaszek. Dziękuję Państwu pięknie. Dziękujemy bardzo.